taniec, który stał się modlitwą. W Skoczowie w parafii Matki Bożej Różańcowej na Górnym Borze po raz drugi tańczono dla świętego Jana Pawła II. Wydarzenie zgromadziło wielu parafian, którzy chętnie włączyli się do specyficznej i żywiołowej modlitwy uwielbienia. Tego czasem nam brakuje, nie? Żeby tak radośnie z Panem Bogiem poprzebywać. Czasami potrzebujemy samotności, a czasami potrzebujemy takiego krzyku i takiego show, jak to ksiądz powiedział, dla Pana Boga. To jedyna taka inicjatywa w diecezji bielsko-żywieckiej, ale tańcem modlą się katolicy w całej Polsce. Papież, kiedy został zapytany przez dzieci w 1991 roku w programie Ziarno, czy można się modlić tańcem, powiedział tak, oczywiście, że można. I tu pokazujemy właśnie, że tańcem też można się modlić i to jest piękna forma. Myślę, że dzisiaj trzeba takich form ewangelizacji. Kościół otwarty na młodych to kościół z dużą przyszłością, powtarzają duszpasterze i przygotowują wiernych do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie już za 2 lata. Do naszej diecezji może wówczas przybyć nawet 10 tysięcy młodych ludzi, dlatego takie akcje są niezbędne. Tam, gdzie jest pełno młodzieży, tam kościół jest żywy. I też mi zależy na tym, żeby nasza parafia była parafią żywą, bo przecież jeżeli nie postawimy na młodzież, to co będziemy mieć za kilka lat w kościele? Tańce dla świętego Jana Pawła II rozpoczęły tydzień upamiętniający jego pobyt w Skoczowie. Już w czwartek rozpoczyna się 19. panorama muzyki chrześcijańskiej Muzyka Sakra. Rozpocznie ją Barka, zagrana na trąbkach na Kaplicówce, potem pierwszy koncert festiwalu. O 19:00 w kościele Piotra i Pawła w Skoczowie koncert inauguracyjny w wykonaniu niezwykłego zespołu męskiego A Fabre Consinui. Mogę zdradzić, że jest to sekstet męski, który śpiewa nie tylko muzykę poważną, ale również na przykład standardy muzyczne. Podczas panoramy zaplanowano wystawę rzeźby w drewnie profesora Jerzego Fobera. W kinie zostanie wyemitowany film Świadectwo na podstawie bestsellerowej książki księdza kardynała Stanisława Dziwisza, a Piotr Paszyna zabierze dzieci w podróż po wnętrzach muzyki. Tegoroczną panoramę zakończymy 25 maja w kościele Piotra i Pawła o godzinie 19:00 koncertem. Myślę, znowu niezwykłym koncertem finałowym pod tytułem Z myślą o mamie, bo to przecież dzień przed dniem mamy. W czasie tego koncertu zaśpiewa nam pani Agnieszka Pias i towarzyszyć jej będzie pan Marek Kudlicki na organach. Nigdy nie byłam, ale bardzo lubię taką muzykę i zawsze się wybierałam. Mam nadzieję, że tym razem mi się w końcu uda tak pogodzić wszystkie obowiązki, żeby mogła się tam pojawić. Festiwal Muzyka Sakra po raz pierwszy został zorganizowany w pierwszą rocznicę pobytu świętego Jana Pawła II w Skoczowie. Jak mówią organizatorzy, ma to być duchowy pomnik, który co roku wznosimy w naszych sercach. Hanna Blokosz-Bacza, portal OX.pl.